Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat o oddychaniu. Prawdopodobnie znasz mój poprzedni film na temat oddychania, magiczne oddychanie, rozwiąż każdy problem. To jest film, który zyskuje największą popularność na moim kanale. Także myślę, że prawdopodobnie go znasz. Jeżeli nie, obejrzyj go, naprawdę warto. Mam sygnały, że wielu ludzi z niego w znaczny sposób skorzystało. Niczego z tamtego filmu nie odwołuję, nic nie zmieniam, natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą jeszcze o oddychaniu. Kolejne sprawy, kolejne miejsca w życiu, które możesz wykorzystać, w których możesz wykorzystać to odpowiednie oddychanie. Może podzielę ten film na dwie części. Pierwsza część będzie dla osób, które chcą wzrastać duchowo, chcą się zmieniać, chcą ewoluować na wyższe poziomy. Mam nadzieję, że ty do tych osób należysz. Druga część filmu to będą po prostu sztuczki, proste sztuczki, dzięki którym możesz wpływać na swoje życie. Nie musisz nic umieć, nie musisz nic wiedzieć, nie musisz być na jakimś bardzo wysokim poziomie, żeby te sztuczki wykorzystać, a możesz poprawić kilka rzeczy, wpłynąć na kilka spraw w swoim życiu. Zacznijmy od tej części dla osób chcących się rozwijać. Oddychanie powinno być świadome. Zaproponuję Ci krótkie, proste ćwiczenie wiodące do świadomego oddychania. Potem powiem Ci, co Ci to świadome oddychanie może dać, w jaki sposób może wpłynąć na Twoje życie. Zacznijmy, nie da się cały czas tak świadomie oddychać, przynajmniej na początku. Trzeba zacząć od ćwiczenia. Na początku znajdź jakieś miejsce ciche, spokojne miejsce, w którym możesz się skupić. Ja wiem, pani Jadzia to idiotka. Ja wiem, że ten Patryk to w łazienie, nie powiem gdzie szefowi. Wiem, że na Instagramie pojawiły się nowe zdjęcia celebrytów z ich fantastycznej wycieczki na Dziewicze Wyspy. Natomiast to na razie zostawmy. Tym zajmiesz się potem. Na razie wycisz się, uspokój się, usiądź w wygodnej pozycji. Ważne, żeby kręgosłup był prosty, nie musi to być żaden kwiat lotosu, po prostu pozycja wygodna dla Ciebie. I zacznij oddychać. Oddychaj, tutaj nie ma jakichś limitów czasowych. Chodzi o to, żeby oddychać równomiernie, głęboko, niezbyt szybko. Wdychając powietrze, prawdopodobnie, jeżeli się skupisz, słyszysz taki dźwięk soch. Wydychając, ham. Jeżeli tego nie słyszysz, wyobraź sobie te dźwięki, mów je w głowie. Z czasem to na pewno usłyszysz. A więc głęboki wdech i wydech. Powtarzaj to na początku przez 10-15 minut, wyraźnie zwracając uwagę na ten swój oddech. Z czasem rozszerzaj to do dłuższych okresów czasu. Wypróbuj też wchodzenie z tymi dźwiękami, z tym świadomym oddychaniem w świat, tak żeby to się stało nawykowe. Wiemy, że ciężko jest mówić, jaki pan ma ładny kapelusz, uświadamiając sobie swój oddech, jeszcze szczególnie z tymi dźwiękami, natomiast z czasem to wejdzie w krew. Im dłużej będziesz to robić, im dłużej w ciągu dnia czemuś takiemu poświęcisz czas, poświęcisz swoją uwagę, tym efekty będą większe. Co to daje? To daje zrozumienie, instynktowne zrozumienie swoich uwarunkowań. Uwarunkowań w dziedzinie psychiki, w dziedzinie fizycznej, w dziedzinie duchowej. Uwarunkowań, ograniczeń, a kiedy je będziesz znać, będziesz wiedzieć, co zmieniać. Daje to też pewną świadomość, co jest naprawdę istotne, a co nie jest warte Twojej uwagi. Także to jest dla osób, które podążają drogą samorozwoju, drogą doskonalenia się,
bardzo ważne ćwiczenie. Przejdźmy teraz do czegoś troszeczkę bardziej przyziemnego. Przejdźmy do, nieważne, do utrzymania się w zdrowiu. Do tego będzie Ci potrzebne 12 minut dziennie. Najlepiej rano po obudzeniu się przed wyjściem z domu. Ćwiczenie proste. Przez 4 minuty wdychaj powietrze nosem i wydychaj nosem, zwracając uwagę na swój oddech. Tu też nie ma jakichś uwarunkowań czasowych. Ważne, żeby te oddechy były równomierne, głębokie, prowadzące do opanowania i pokoju. To jest tak, zobacz, zając. Zając jest niesamowicie szybki, ale też niespokojny i krótko żyje. Jego tempo oddychania to jest około 50 oddechów na minutę. Żółw może powolny, ale za to spokojny, długowieczny. On oddycha 3 razy na minutę. Staraj się po prostu, żeby ten oddech był równomierny, głęboki, pełny i świadomy. Więc najpierw 4 minuty wdychając powietrze nosem, wydychając ustami. Następnie 4 minuty wdychaj ustami, wydychaj nosem. I 4 minuty wdychaj nosem, wydychaj ustami. To znacznie poprawi Twój stan zdrowia, znacznie poprawi odporność, pozwoli Ci w dobrym zdrowiu zachować się przez cały dzień. Przechodzimy do sztuczek. Pewnie większość z Was na to czekała. Tu przy tych sztuczkach musimy uświadomić sobie jedną sprawę. Większość z nas o tym nie wie. Podczas oddychania nosem następują pewne fazy. Przez jakiś czas oddychasz lewym nostrzem, przez jakiś czas prawym. Czasami wspólnie, natomiast nacisk jest na lewe lub prawe nostrze. To się zmienia. Mówią, że w zależności od faz ciał niebieskich, inni mówią, że w zależności od zapotrzebowania organizmu. W ciągu dnia to się zmienia mniej więcej co godzinie. Oddech lewym nostrzem to jest tak zwany oddech księżycowy, oddech chłodny. Oddech prawym nostrzem to oddech słoneczny, gorący. Zwróć uwagę na swoje oddychanie, prawdopodobnie przekonasz się, że tak jest. I to, że oddychanie możemy wykorzystać dla swoich celów. Zacznijmy od rzeczy prozaicznych. Przy gorączce zwróćmy uwagę, które nozdrze w tym momencie jest aktywne. Zablokuj oddychanie tym nozdrzem. Oddychaj przeciwnym. Być może zajmie to godzinę, dwie, ale gorączka minie. Migrena. Jeżeli odczuwasz migrenę w lewej części głowy, zablokuj lewe nozdrze, oddychaj prawym. Tutaj też dobrym będzie zawiązanie bandaża, chustki, szmatki na prawym łokciu. Nie bardzo mocno, ale na tyle, żeby lekko blokowała przepływ krwi. Oczywiście w przypadku bólu z prawej strony robimy odwrotnie. Ogólnie przy różnych bólach zwróć uwagę, którym nozdrzem oddychasz, tym, którym oddychasz bardziej, zablokuj to nozdrze, oddychaj drugim, krótko i gwałtownie, 2-3 minuty ból powinien minąć lub mocno zelżeć. Teraz przechodzimy do sztuczek takich bardziej życiowych, osiągnięcia. Jeżeli idziesz na jakąś rozmowę, spotykasz się z kimś, od kogo coś zależy, chcesz uzyskać dominację w tej rozmowie. Po pierwsze, tutaj to nie ma wspólnego z oddychaniem, może aż tyle, ale zwróć uwagę w momencie, kiedy spotykasz tą osobę. Pierwszy krok w jej stronę musi być wykonany prawą nogą. Teraz wracając do oddychania, staraj się, żeby ta osoba była cały czas bardziej po stronie tego nozdrza, które jest aktywne. Nie mówię, że masz się ustawiać całkowicie bokiem, natomiast staraj się może lekko odwrócić głowę, tak aby to aktywne nozdrze było po stronie tej osoby. Zobaczysz, że dużo łatwiej z tą osobą będzie Ci się dyskutować. Kolejna sztuczka. Teraz 3 sztuczki związane z lewym nozdrzem. Jeżeli zablokujesz prawe nozdrze,
i będziesz lewym nozdrzem oddychać przez 80 minut. Tylko zwróć uwagę, żeby to by było równe, ponieważ różne terminy dają różne efekty. Nie chciałbym, żeby przytrafiło ci się coś odwrotnego, coś nieprzyjemnego. Równo 80 minut oddychaj lewym nozdrzem. Co się stanie? Spotkacie bardzo przyjemna niespodzianka. Troszeczkę dłużej, nawet dużo dłużej, ale warto, bo to jest ćwiczenie, które wspomaga, przywraca pokój w twoim domu. Jeżeli w twoim domu są jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia, oddychaj lewym nozdrzem przez 190 minut. Zobaczysz, że wkrótce te nieporozumienia, te niesnaski zostaną zniwelowane, powróci pokój, harmonia, powróci stan, który powinien być. No i teraz to, na co pewnie też wielu z was czeka, pieniądze. Pieniądze, ale tutaj będzie to bardziej skomplikowane. Będzie wymagało od ciebie bardzo dużo wysiłku. Nie będą to może wielkie pieniądze. Określmy to jako mała fortuna. Coś, co będzie dla ciebie przypływ gotówki, który będzie dla ciebie naprawdę znaczący. Ale tutaj musisz tym lewym nozdrzem oddychać przez 24 godziny. Nie zatrzymując się. Bardzo trudne, ale może akurat w twoim wypadku warto. Jeszcze trudniej. W zasadzie jest to wykonalne tylko dla osób bardzo zdeterminowanych. Dzięki tym oddychaniu nosem można zyskać sławę. Można zyskać poklask i sympatię tłumów. Jak to zrobić? Tutaj wykonuj oddychanie naprzemienne. 30 minut lewym nozdrzem, 30 minut prawym nozdrzem. Z tym, że musisz to utrzymać przez 48 godzin. Może warto, może nie. Z tym, że tutaj uprzedzam, że sława, uznanie tłumów może wynikać z różnych przyczyn. Może być to nawet niekorzystne dla ciebie, więc przed tym raczej bym się powstrzymał. Jeszcze szczegół techniczny. Do zatykania nozdrza, do blokowania nozdrza możesz użyć watki owiniętej w gazę, tylko tu bardzo uważaj, żeby sobie na stałe tego nie wprowadzić do nosa. Jeżeli zatykasz nozdrze ręką, palcami, do zatykania lewego nozdrza używamy tylko i wyłącznie palca małego i serdecznego lewej ręki. Do zatykania prawego nozdrza tylko i wyłącznie kciuka prawej ręki. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, ten film wykorzystasz tak, jak będzie dla ciebie najlepiej. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Przypominam, że możliwe są seanse terapeutyczne na terenie Warszawy. Przypominam, że możliwy jest też odczyt astrologiczny według wiedzy wedyjskiej. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod moim filmem. Zapraszam do kontaktu w razie wątpliwości. Metoda Gaia Lama przez y@gmail.com. I co? Tyle na dziś. Do zobaczenia.